Witamy w wiadomościach futbolowej Ligi Szóstek, witamy z Ligi B1. Nowy sezon, jesień 2015 już w trakcie, jesteśmy po pierwszym tygodniu rozgrywek. Zdaniem organizatorów i zdaniem całej ekipy FLS no jest jeden główny kandydat do mistrzostwa tej ligi, no i ten kandydat nie zawiódł, w imponującym stylu rozpoczął rozgrywki. Tak, o tyle imponujący styl, że raz, że wysokie zwycięstwo, 7-0 Czyżyny wygrały z grupą Partner, a dwa, że grupa Partner to najwyżej notowany zespół z tych, który pozostał w lidze B1, bo przypomnijmy, że cała pierwsza trójka awansowała już do Ligi A, no a grupa Partner była tym czwartym zespołem w klasyfikacji wiosną, więc jest to na pewno... Wtedy dobrze zaczęli, ale źle finiszowali. Zobaczymy, czy teraz będzie odwrotnie. No ten pierwszy mecz na pewno nie nastraja optymistycznie przed kolejnymi spotkaniami. Ale też nie było bramkarza, też no, kontuzji. Tak, natomiast no mimo wszystko, zero z przodu, no to też o czymś świadczy. Wiemy, że Czyżyny zawsze były dobrze zorganizowane. To był główny atut Czyżyn, też postać bramkarza. Na pewno Rafała Wody to też jest atut Czyżyn. Więc to wszystko zostało potwierdzone, do tego skuteczna gra w ataku. Więc te wzmocnienia, ten kolektyw, który już był dodatkowo uzupełniony, zafunkcjonował jak należy, no a grupa Partner szykuje się teraz do spotkania z Zabankuj.pl. No i pytanie, czy jest faworytem, czy nie, no bo Zabankuj w ostatnim meczu tygodnia pokonał Omegę 6-3. No i mistrz Ligi C2 zaczął dobrze ten sezon. Omega, no osłabiona między innymi brakiem Musiała, nie sprostała Beniaminkowi. Dobrze zaczęło to FC Szarc, wygrywając z 1-2-1. Mecz taki bardzo mocny. Tak, to w poniedziałek mieliśmy dwa mecze na boisku numer 3 na obiekcie nad Wiślan. Oba zakończyły się wynikami 2-1. Najpierw właśnie FC Szarc pokonał Dzidę w przód 2-1. No a potem Denico Design, czyli drugi z faworytów obok Czyżyn. Niespodziewanie chyba męczył się z Deltą Dębica, bo Delta Dębica no, zawsze grała solidnie, ale jednak w poprzednim sezonie z tej ligowej czołówki wypadła. Była typową drużyną środka tabeli. No a Denico, tak jak mówimy, jeden z faworytów. A tutaj też no, głównie też dzięki postawie bramkarza udało się zwycięstwo osiągnąć. Tak więc no, nie miało Denico łatwiej przeprawy. W meczu kandydatów do zajęcia miejsca w dolnej połówce tabeli, czyli pomiędzy Sęk-Team a Klepon-Team, padł remis 5-5. Tak, żaden z tych zespołów nie jest wymieniany w gronie faworytów. Obie drużyny w poprzednim sezonie uplasowały się w dolnej połowie tabeli i walczyły raczej o utrzymanie niż o czołowe lokaty. W tym no, zakładać można, że będzie podobnie, choć tak jak mówimy, na sezon wszystko weryfikuje boisko, sezon jest długi. Na razie oba zespoły dopisały sobie po jednym punkcie. No i zobaczymy. No, ten punkt pewnie nie cieszy żadnej ze stron. No i ostatnie spotkanie. Beniaminek kontra starzy wyjadacze, można powiedzieć. Ekipa Wino przegrywa, chociaż w trakcie meczu wygrywa różnicę kilku bramek. No, ekipa Wino do tej pory można powiedzieć, że słynęła z bardzo szczelnej defensywy. W tym meczu straciła 6 goli, a 4 bodajże strzelił no, kto już by inny jak nie Rafał Cebula. A więc zderzenie ekipy Wino, powiedzmy, z takim napastnikiem no nie wyszło zbyt korzystnie dla ekipy. Natomiast sam fakt, że z tak doświadczonym zespołem drużyna rywalizowała jak równy z równym i tak jak mówiłeś, była nawet na prowadzeniu, no to może optymistycznie patrzeć w przyszłość ekipa Wino. Na socjar, kto wie, może w końcu powalczy o medal, zawsze gdzieś w tej górnej połowce tabeli Ligi B kończył, ale zawsze poza podium. Zobaczymy w takim razie na szóstkę tygodnia Ligi B1 i to wszystko w tych wiadomościach. Do zobaczenia za tydzień.